Był od początku bardzo szybki i wyrównany. Obie drużyny grały ofensywnie, stąd przez całą pierwszą połowę oglądaliśmy sporo akcji, tak gości, jak i gospodarzy. Nie przyniosły one jednak efektów bramkowych. Druga część meczu to zmieniony obraz gry. Widzewiacy opanowali środek pola, a warszawscy obrońcy popełniali poważne błędy. W 53 minucie Leszek Iwanicki w idealnej wręcz pozycji nie trafił w bramkę. 8 minut później falowe ataki Łodzian przyniosły powodzenie. Marek Koniarek zdobył swojego 10. gola w tym sezonie, co dało Widzewowi prowadzenie 1-0. Po następnych 3 minutach zrobiło się 2-0. Paweł Miążkiewicz wspaniałym uderzeniem z 17 metrów pokonał Robakiewicza. I choć legioniści mieli kilka szans na zdobycie honorowej bramki, wynik nie uległ już zmianie. Widzew wygrał z Legią 2-0, a po meczu trener Władysław Żmuda chwalił przede wszystkim drugą linię swojego zespołu. Ta formacja nadawała ton, szczególnie Iwanicki, Miążkiewicz, Jóźwiak, Cisek bardzo dobrze, także to jest właśnie w tej piłce nowoczesnej element bardzo ważny. Jeżeli środek opanowany jest przez własnych pomocników, to wtedy ci napastnicy mają piłki, z których można coś zrobić.